Ile razy pomyślałeś, że chciałbyś sprzedawać więcej? Ile razy chciałeś, by na Twoją stronę trafiało więcej osób? Jak bardzo chciałeś, żeby Twoi fani w mediach społecznościowych wykazywali się większą aktywnością? Jeśli do tej pory stawiałeś sobie cele w ten sposób, to zmień podejście. Dziś chciałbym porozmawiać z Wami na temat pierwszego etapu do rozwoju Waszego e-biznesu, umiejętnego stawiania sobie celów. Chciałbym, by przez kolejne tygodnie każdemu z Was przyświecał cel, który zaraz sobie zdefiniuje. I by choć jedna osoba z Was odezwała się do nas i poinformowała, że dzięki tej akcji udało się ten cel zrealizować. Jaki zatem ma to być cel? Na pewno musi być ambitny, ale realny. Jeżeli wysyłasz do tej pory 10 paczek dziennie, to póki co nie planuj 10 tysięcy paczek. Jeżeli na Twoją stronę wchodzi 1000 osób miesięcznie, nie planuj, że zaraz wejdzie na nią 1 000 000. Mierzalny. Więcej i bardziej to nie jest dobry cel. Jeśli masz 1 000 000 fanów na Facebooku, a ja dam Ci tego 1 000 000 pierwszego, to i tak tego nie odczujesz. Określony w czasie. Kiedyś na pewno będzie lepiej. Ważne, byś ten czas, kiedy osiągniesz cel, dopasował do samego celu. Jeśli planujesz delikatną poprawę jednego parametru ruchu na swojej stronie internetowej, daj sobie na to 2-3 miesiące. Ale jeśli chcesz podwoić ruch na już dobrze prosperującej stronie, daj sobie na to 2-3 lata. Pomyśl, jaki jest największy problem, który hamuje rozwój Twojego e-biznesu. Dlaczego nadal nie wydajesz kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie na marketing internetowy? Dlaczego nadal sam pracujesz po kilkanaście godzin dziennie? Niech rozwiązanie tego problemu stanie się Twoim celem. A gdy go już spiszesz, dołóż do niego plan. Niech to będzie biała kartka papieru, na której napiszesz jak najwięcej rzeczy w stylu listy to do. Wypisz tam rzeczy, które pomogą Ci zrealizować Twój cel. Załóżmy prosty przykład. Twoim celem jest zwiększenie ruchu organicznego na stronie internetowej. Wypisz wszystkie rzeczy, które mogą Ci w tym pomóc. Optymalizacja strony, dodanie unikalnych treści, rozpoczęcie prowadzenia bloga, współpraca z blogerami, dodanie strony do katalogów branżowych, linkowanie ze stron zewnętrznych itd., itd. Wszystkie rzeczy, które przekładają się na to, że Twoja pozycja w wynikach wyszukiwania rośnie i ruch organiczny razem z nią. Po kolei dopasuj do każdej tej pozycji czas, kiedy przeprowadzisz tą zmianę na swojej stronie, a także to, czy jesteś w stanie zrobić to samodzielnie, czy potrzebujesz pomocy kogoś z zewnątrz. I trzymaj się tego schematu, trzymaj się tego harmonogramu i wprowadzaj zmiany w sposób regularny, krok po kroku, zbliżając się do osiągnięcia celu. No dobra, to teraz ołówki w dłoń, niech każdy zapisze swój cel, niech każdy do tego zapisze swój plan i spotykamy się tutaj na kolejnych odcinkach, gdzie przejdziemy na trochę wyższy poziom konkretu, rozmawiając już o budżetach i narzędziach, które pozwolą Wam Wasze cele zrealizować. Do zobaczenia.